Reżyser Anabel. Co mogło pójść nie tak? Naprawdę wiele, wiele rzeczy, tylko że w sumie i tak jest to całkiem spoko. Gościu, nawet jest bardzo spoko. Można mu wybaczyć te reżyserowanie Anabel. No, z takiego względu, że odpowiada za zdjęcia w naprawdę wielu udanych horrorach. Na przykład yy, w obecności, na przykład w martwej ciszy, na przykład w naznaczonym, na pewno w dwójce, chyba też w jedynce nawet. Yy, nie pamiętam teraz dokładnie. I naprawdę, jeszcze w wielu, wielu filmach, dlatego, ok, ja to kiedyś wspominałem nawet, że właśnie niech się zajmuje zdjęciami, to mu dobrze bardzo naprawdę wychodzi. Są na bardzo wysokim poziomie, więc myślę, że w kwestii zdjęć nikt nie będzie miał problemu, jeżeli trafi na tę postać. No ale w reżyserii tutaj i doświadczenia myślę trochę brakuje i takiej, ja nie wiem, czy zimnej krwi, ale to też jest kwestia tego, że jednak scenariusz pisał w ogóle ktoś inny, no i scenariusz swoją drogą. Właśnie, to są bracia, oni odpowiadali na przykład za Czarnobyl Reaktor Strachu i wiecie, że ten film jest dosyć średni technicznie, aktorsko i fabularnie, ale bardzo go lubię, mam do niego ogromny sentyment, postawiłem mu bardzo wysoką ocenę, chociażby za Niedźwiedzia. Pewnie kojarzycie, kto oglądał moją recenzję, to, to wie. No ale obiektywnie patrząc, to jest trochę kupa. No i tworzyli na przykład jeszcze taki film jak Podwodna Bestia, to było coś od sci-fi, no to wiecie jaki to jest poziom. No i postanowili, że sobie napiszą ten film. E... No, zrobili w sumie większość takich filmów, które właśnie horrorów, jeżeli mówimy już o horrorach, no to takich mocno średnich albo gorzej niż średnich, czyli takich kub do Sci-Fi właśnie. E, ogólnie Czarnabel to tam jeszcze ktoś pisał, był jeszcze trzeci scenarzysta. Tutaj jest tylko tych dwóch, no i właśnie ten reżyser Danabel. Całkiem zacne kombo. Czym jest tak naprawdę ten film? E, I tutaj przejdziemy do konkretów. Pierwsza kupa to jest kopia nieudana kopia cichego miejsca. W której twórcy nie dorzucają nic od siebie, wręcz przeciwnie, jest jeszcze gorzej. Pierwsza scena po jakiś max 60 sekundach już dostajemy na chociaż jumpscare nie są tutaj przewodnim jakimś motywem, czy um, taką kluczową formą straszenia, bo tutaj jako tako w ogóle straszenia nie ma, no ale przewidywalne już no, pierwsze wrażenie zrobił nie za dobre ten film, także jedna kupa jest. Druga kupa. Ten film jest tak głupi, ale jest po prostu tak głupi. Większość decyzji, które podejmują bohaterowie, to jest po prostu jakiś jawny kretynizm. Podam Wam kilka tych decyzji. Też nie chcę zdradzać całego filmu, ani nie chcę mi się nawet wymieniać tego wszystkiego, i nie chcę przedłużać, ale będą tutaj jako takie spoilery, bo to jest film premierowy w zasadzie, ale będą spoilery, dlatego że to jest i tak bardziej po prostu. I nawet jeżeli to będą właśnie te spoilery, te rzeczy, które Wam zdradzę. Tutaj nic nie ma większego znaczenia. Czy się dowiecie tego, czy nie, niczego to nie zmienia, nie wpływa na to, jak odbierzecie później ten seans. Bo to, 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 to nic tu nie jest kluczowe wręcz, dlatego że fabuła to jest. O, to było podsumowanie tej fabuły, właśnie cisza. No to ja ciszą ją podsumowałem. E, także mamy kalkę, marną kalkę, <grych> i mamy takie, a nie inne zachowania tych bohaterów. No, czyli kupa numer dwa. Myślę, że John Krasiński i cała ekipa od cichego miejsca, od Quiet Place. No, płakała, jak oglądała. Że w grobie się przewracali, to nie powiem, no bo jeszcze żyją, ale na pewno, na pewno byli wzruszeni. E, kurde, chyba za takie rzeczy to powinien być normalnie pozew za profanację dobrego filmu, no ale nieważne. No i trzecia kupiszka jest za efekty specjalne w tym filmie. Mm. Niby robił to Netflix. We współpracy z czymś tam jeszcze, to nie była taka typowo Netflix Original, właśnie z kimś tam się skombosowali, także powiedzmy dwie jakieś stacje odpowiadają za to dzieło. Niemniej jednak, no jednak też Netflix. I nie wiem kogo oni zatrudnili, może akurat nie Netflix zatrudnił montażystę, tylko właśnie ta druga ekipa i wyszło na to, że montował to koleś. Może nie montował, bo tu chodzi o konkretnie, specyficznie, od gościa, od efektów specjalnych. <grym> Nie wyglądają za dobrze, nie wyglądają za dobrze, pożar, śmiechłem, e, nietoperze latające, które są tutaj głównym punktem zaczepnym tego filmu, bo to one dokuczają bohaterom, dręczą całą planetę i przez nich jest jakaś trochę taka apokalipsa i zagłada, bo miasta są zagrożone, nawet prąd później gdzieś tam tracą, e, zaraz powiem o tym troszeczkę więcej, też wyglądają jak wyglądają. E, na przykład wypadek samochodowy To tam jeszcze było dynamicznie zmontowane To nie aż tak rzucało się w oczy Ale właśnie chociażby ten wybuch Kurcze no Ogień, ogień w ogóle mm. Miodzik Buziaczki w stronę W stronę tego człowieka, który za to odpowiadał Bo przy takich platformach nie oczekujemy takich efektów, tak? Bo to nie chodzi o to, że ktoś umie mniej, a ktoś umie więcej i nie można się tego czepiać, tak? Czepiam się tego, że robi to platforma, która ma pieniądze, a wygląda to tak, nie inaczej, no i tyle. No i właśnie w odróżnieniu do cichego miejsca, gdzie tam to była jakaś apokalipsa, ale bardziej chodziło o to, że to jacyś obcy, jakieś nieznane istoty, gdzieś spoza naszego świata zaatakowały, no, planetę. A tutaj to jest tak, że były sobie jakieś Wtedy to chyba jeszcze nie były nietoperze, to mogły być jakieś zarodki wręcz. Gdzieś tam miliony lat temu zamknięte w jaskini, którą raptem teraz jacyś tam, właśnie, spece odkrywają. Nie, i te nietoperze, i to jest właśnie ten jumpscare z tych pierwszych 60 sekund, o którym wspominałem, wylatują raptem na tych bohaterów, oczywiście oni tam giną, a te nietoperze wydostają się w świat i terroryzują miasta. I później poza miasta też. No i jak mówiłem, tutaj nikt się mądrze nie zachowuje. Ehm, w ogóle. Zaraz do tego dojdę, tylko jeszcze chciałem powiedzieć o bohaterach. Na przykład jedną z postaci jest tutaj bohaterka, która gra główną postać w Sabrinie, tym serialu, którego teraz wyszedł drugi sezon. Jeżeli zapytacie o ten serial recenzji, nie będzie, mnie się nie spodobał. Po prostu po pierwszym odcinku stwierdziłem, że to totalnie nie mój klimat, nie mój gust, nie chcę tego dalej ciągnąć. Ja bardzo rzadko coś odpuszczam po pierwszym odcinku, żeby nie dać szansy dalej, ale tutaj wyjątkowo po prostu do mnie to nie trafiło. Być może kiedyś obejrzę i tak, ale na razie... Tak jak mówię, recenzji, no raczej nie będzie. Też jeszcze postać się pojawia z Sabriny, która tutaj jest jej matką. E, tam gra kogoś innego. Nie będę. narusza właśnie, czyli ich decyzje. E, na przykład ta bohaterka, która właśnie, no, ta nasza Sabrina, będę ją tak nazywał, akurat tutaj jest głucha. I w sumie w Quiet Place też była dziewczynka, która była głucho nie ma. Nie była głucha, była głucho nie ma, tutaj ona jest tylko głucha, a mówić umie. No i jak są jakieś ujęcia z jej perspektywy pokazane, to jest taki pisk wręcz, że właśnie ona mniej więcej coś takiego słyszy. ale jak jakieś tam głośniejsze dźwięki są, no to też jakiś tam załążek tego słyszy generalnie. Natomiast no widzimy, znaczne, znaczne podobieństwo, praktycznie wręcz kopia: tam była taka dziewczynka, tutaj jest taka dziewczyna. Koncept oczywiście identyczny, nie można hałasować, bla 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 i tak dalej. No nie pokusili się od twórców Czarnobyla oczekiwałbym więcej. Pół żartem, pół serio oczywiście od scenarzystów. No i na przykład przychodzi do pierwszej poważnej decyzji, gdzie ostrzeżenia w telewizji mówią nie wychodzić z domu, zabarykadować się, nie hałasować, absolutnie nie jechać z samochodem, nie prowadzić pojazdu. No to co decyduje nasza rodzina? Spieprzamy z miasta. Czym? Z samochodem. Najmądrzejsza decyzja. No i poza miastem myśleli, że jest po prostu bezpiecznie. Oczywiście nie było. E, chyba jedyna mądra decyzja, która, no zarazem smutna, ale mądra, to no, to, że ojciec musiał wyrzucić wręcz psa. Wieźli go w samochodzie, ten pies hałasował prawie na nich śmierć, ciągnął, no i bolesne, ale no wypuścił go i ten piesek po prostu sobie poszedł. E, także, no nie było to tak, że tylko beznadziejne decyzje podejmowali, ale <laughs> kluczowe, no, jak najbardziej. Chociaż to też była jedną z kluczowych, tak, ale po fakcie. Dopiero jak ten pies się uciszył, został wypuszczony, tak naprawdę. A wcześniej jak nadawał, szczekał i prawie przez to zginęli To, to siedział w tym samochodzie Więc czy to jednak była mądra decyzja Też bym się tutaj spierał, bym polemizował Ogólnie na dwie furki jechali Bo jeszcze był taki wujas Glenn Który prowadził właśnie pierwszy samochód A cała reszta jechała w drugim No tam dzieciak jeszcze jechał z tym wujasem wcześniej Ale później chciał jednak do nich I później wujas jechał sam Ale wujas zboczyli z autostrady w ogóle Bo był korek Wujas ich w leśną dr dróżkę wyprowadził No i się okazało, że Yy, niestety spadł w przepaść, bo mu jakieś jelonki wybiegły na, na drogę, czy tam sarny, czy co to kurwa było? Kogo to obchodzi? <laughs> One też wyglądają pięknie, także efekty specjalne. Level, level drugi, przykład drugi w sumie. I właśnie później te stoczenie, ten wypadek. I później ten pożar, który akurat wywołał nasz tutaj aktor z Shazam. Dlaczego? Ano, dlatego, że okazało się, iż bardzo ciężko będzie tego wujasa wydostać. Przeżył, ale z samochodu nie mogli go wydostać. No i powiedział, że mają spieprzać i go zostawić. Oni chcieli oczywiście sprowadzić pomoc, ale zleciały się te kurde nietoperze. No i on broniąc ich, po prostu narobił hałasu, e, będąc w lasu hi, 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 i w ogóle ten, ten zleciały na niego i go tam pożarły, nie? Nawet nie pokazali jak go wygląda, tylko powiedzieli, że u fuj, ble, strasznie, co tu z niego zostało. Znaczy ten wysolek, nasz powiedział, właśnie głowa rodziny ojciec. Ale już na to nie starczyło pieniędzy, żeby go pokazać jak go zmasakrowały. Eee, no i nasz ojciec, żeby narobić jeszcze więcej hałasu, podpala tę furę, w końcu ona wybucha, no i efekt specjalny ognia i efekt wybuchu, ja nie powiem, że one pozostawiają do życzenia, one po prostu, jak, jak włączcie sobie w 240p ten film, chociaż Netflix, wiadomo, sam narzuca jakość względem waszego łącza internetowego, ale jednak w 240p może byście tego nie dostrzegli, nie? Nawet nie trzeba być żadnym specem od efektów specjalnych, nawet nie trzeba ich ogarniać, ja ich kompletnie nie ogarniam, ale no, boli w oczy. najpóźniej. No to już jest dobra godzina filmu, a tutaj się jeszcze nic nie wydarzyło. To jest ten problem. Docierają do takiej chaty, jakiejś prywatnej posesji, jest, jest tam jakaś starsza pani, zagrodzone bramą, w ogóle dzwonek wieś na tej bramce, żeby właśnie słyszała, jak coś się tam będzie działo. Chcieli tam wejść, nie dało się właśnie, jej, ale ten dzwoneczek zadzyndzał, nie no i ona usłyszała, wybiega ze strzelbą, mówi get the fuck out. Wypa Wypadł z mojej posesji ogólnie. Taka była akcja. I co się dzieje? I no okej, okay, ten dzwoneczek hałasował, więc te nietoperze tam się zleciały, no ale nie wpadła na to, że jak zacznie drzeć japę na nich, no to te nietoperze przerzucą się z dzwonka na nią? Babo. No i, i zginęła szybko, no więc oni sobie zejęli jej chatę. No i zostało jeszcze 20 minut. Byli w międzyczasie ojciec z córką tutaj konkretnie, w sklepie jeszcze. I wychodzą z tego sklepu, natrafiają na gościa w sutannie, który przedstawia się tutaj jako pastor, no ale wiadomo, żeby nie hałasować, no to na karcie im pokazuje, jestem pastorem, nie? I zaprasza ich, żeby dołączyli do niego jego ekipy, nazwijmy to tak. Którzy tworzą tam, no jakiś taki, troszeczkę to już zajeżdża od razu sektą, czy kultem wręcz. Chociaż, no rzekomo to zwykły niby pastor, po prostu tworzą taką ekipę. Ym, nie pamiętam jak to się nazywało teraz, jakiś tam termin padł. Ale chodziło o taką ekipę ciszy, ja sobie to tak nazwę. No mówi, że raczej nie, nie dołączymy do was, odczep się, nie. Ale okazało się, że ten gość ze swoją ekipą i śledził. No i przyszli mu pod chatę. I powiedzieli znowu, dołączcie do nas. A on znowu mówi, nie z pierwszej. No i co się okazało, że oczywiście później chcieli ich zaatakować. To już było przewidywalne. W ogóle ten motyw tutaj, ten wątek jest wprowadzony. No Bóg wie po co. Bóg wie po co, bo tutaj celowo używam tego słowa, odnosząc się do tych, kurde, do tego pastora właśnie. I to było przewidywalne, że oni w końcu zaatakują. Tak naprawdę chodziło o to, że ich córka, jego córka jest płodna. I wiadomo, o, skwałcimy ją, będzie super. No to się nie udało, bo też... Geniusze w ogóle, które atakują ich. Wtedy była burza, były grzmoty, więc pewnie liczyli na to, że te nietoperze będą na tym hałasie się skupiały, ale wiadomo, że włamując się do kogoś, porywając, robisz też ogromny hałas. No więc oczywiście te nietoperze ich wżarły. No kolejni geniusze. W sumie geniusze, no to scenarzyści byli. No ale okej. Okay. Tak się wydarzyło, tutaj do żadnego gwałtu nie dochodzi. Nic takiego się nie stało, ale była jedna wielka jadka i sieka. W ogóle cała właśnie ta ekipa pastora miała poucinane języki, bo stwierdzili, że to jest to, co się dzieje, ta cała apokalipsa, no to jest. Boska jakaś decyzja, że to jest jakaś plaga w ogóle, no i taka sekta, tak jak mówiłem w sumie z nich. Z jednej strony ten wątek jest zupełnie zbędny, bo zamiast w ogóle pociągnąć te apokalipsę jakieś. No przyczynę znamy, ale żeby pokazać jak to się rozwija, w ogóle na jaką skalę niby wiemy, ale z drugiej strony niczym się nie przejmujemy, nikogo to nie angażuje, bo ten scenariusz jest tak niedopracowany i tak słaby, że po prostu akcji żadnej nie ma, dynamiki żadnej nie ma, napięcia żadnego nie ma. I nic się nie wydarzyło oprócz tego wątku, a i tak ten wątek jest po prostu zbędny w tym filmie, więc koniec końców nie wydarzyło się nic sensownego w tej produkcji. Jedyne co się sensowne tutaj wydarzyło, to to, że ta produkcja się w końcu skończyła. Było jeszcze wiele takich decyzji. Jakichś tam pomniejszych, jakichś głupich zachowań, i tak dalej. Poza tym nie wydarzyło się kompletnie nic. Jeszcze tylko tak na koniec, dla przykładu, taka akcja, gdzie siedzą sobie na takiej polanie, znaczy znajdują się na takiej polanie, i właśnie córka jego siedzi sobie na jakimś tam drzewie. On do niej podchodzi i mówi, czy może się przysiąść. No nie, kurwa, nie możesz się przysiąść do własnej córki, nie możesz obok niej siąść na tym drzewku, musisz mieć od niej specjalne zezwolenie. W końcu jesteś kurwa tylko jej ojcem. Eee. <grym> Także ocena, ocena ode mnie. Jaką otrzymuje Silent, czyli Cisza, czyli kopia beznadziejna Quiet Place, wręcz profanacja, tak jak mówiłem. No to jest taka ocena, jaką ilość kup dałem, czyli trójeczka, właśnie. Za co ta trójka? Zdjęcia. Poziom operatorski bardzo dobry, bardzo ładne zdjęcia przy okazji. Nie jakieś wybitne, nie najlepsze na świecie, ale operatorka głównie, no zdecydowanie na to chciałem położyć nacisk. Same zdjęcia ok, ale właśnie operatorka bardzo dobra, ale aktorsko po prostu jest dobrze, grali swoje, tak naprawdę <laughs> ciągnęli tę głupią produkcję jakoś, chociaż oni, ale z postaci samych sobie i tak za wiele nie wynika. Nie z aktorów, tylko właśnie z postaci, tak. Z, tym, z tych postaci, którymi oni są w tym filmie. Także no trujeczka, właśnie za te rzeczy reszta. Mm -mm, coś tu nie pykło ziomeczki. E, dajcie znać że już oglądaliście Silent, jak Wam się podobał bądź, jak Wam się nie podobał, jak bardzo wam się nie podobał. Zdaję sobie sprawę, że już kilka dni ten film tam siedzi na tym Netflixie, ale mimo wszystko produkcja świeża, więc dużo osób jeszcze na pewno nie widziało. Dzielcie się spostrzeżeniami. Piszcie, komentujcie ja się z wami, żegnam. Cześć!